Kiedy pan zakończył pracę w Poczcie Polskiej? We wrześniu. Natomiast faktycznie. Ale we wrześniu którego roku? Tego roku? Jeszcze tak, nie. Tak, no, zeszłego. 2020. 2020, tak. Natomiast faktycznie no, poczta pozbawiła mnie praw do wykonywania czynności 15 maja. A dlaczego? Dlaczego? No, dostałem informację od mojego przełożonego, żebym zamienił się z moim podwładnym stanowiskami. Ja się na to nie zgodziłem. No i następnie dostałem pismo o tym, że mam nie pełnić w tym momencie jakby funkcji, znaczy może inaczej, mam nie wykonywać żadnych czynności służbowych. A jaka była przyczyna? Dlaczego pan takie dostał pismo? Nie było uzasadnienia. Czy według pana było to związane z pana kontestacją wyborów, pozyskiwania danych od samorządów, czy przegrywania tych, wykorzystywania danych z Ministerstwa Cyfryzacji? No, uważałem, że fatalnie rozegrano kwestię komunikacyjną całych wyborów korespondencyjnych, no i szukano kozła ofiarnego. No i w tym momencie wskazano na mnie. A kto panu przekazał tą informację, że pan ma się zamienić z podwładnym miejscami? Znaczy, procedura była taka, że najpierw mój prezes zaproponował mi degradację, której nie przyjąłem. Następnie wróciłem w tym momencie jakby do poczty, pracowałem dosłownie 2 dni czy 3 i w tym momencie przyszedł do mnie dyrektor HR, który w tym momencie jakby wręczył mi pismo, którym powiedział, że znaczy pismo, które wskazywało, że mam nie wykonywać żadnych czynności służbowych i że mam być do dyspozycji w każdej chwili. A czy może pan powiedzieć, kogo pan poinformował o tym, że te wybory korespondencyjne są źle przeprowadzane? Kogo fizycznie? Znaczy, ja na bieżąco informowałem w ramach statusu prezesa Jankę. Przygotowaliśmy też z pionem sprzedaży dokument, który opisywał, w jaki sposób te wybory mogły być przeprowadzone, bazując w tym momencie jakby na naszej wiedzy, doświadczeniu, w szczególności na takiej wiedzy operacyjnej. Natomiast dokument nie przyjął się, nie został przyjęty jakby pozytywnie w tym momencie przez zarząd, tak, w szczególności przez prezesa Zlikota, więc zamiast w tym momencie podejść w sposób taki planistyczny czy projektowy do realizacji zadań, przyjęto podejście, przy którym zorganizowano zespół, w skład którego w tym momencie wchodziły no, praktycznie wszystkie osoby na stanowiskach dyrektorskich z poczty. No, spotykano się codziennie i dyskutowano, co trzeba zrobić następnego dnia. W tym dokumencie na co żeście szczególnie zwracali uwagę, jeżeli chodzi o wybory kopertowe? No, zwracaliśmy uwagę na wszystkie elementy, które są konieczne do wykonania, w szczególności no, na proces wyborczy, proces jakby realizacji, czyli jak powinno być to zrealizowane zadania w sposób procesowy. Następnie jak to powinno być przełożone na kwestie informatyczne, bezpieczeństwa, ale wskazaliśmy też na elementy związane z obsługą oraz komunikacją i szkoleniami. No i ta komunikacja, no to no był jakby istotny element tego procesu, tak, żeby w tym momencie jakby też mieć taki buy-in w tym momencie jakby odbiorców. A natomiast no, jeżeli chodzi o tą komunikację, no ona wyszła fatalnie, tak, co spowodowało dużą niechęć też ze strony w tym momencie gmin we współpracy, tak, w całym procesie, no bo gminy były kluczowe z punktu widzenia przekazania spisu wyborców. Czy pan często widział w Poczcie Polskiej takie sytuacje, jakie dotknęły pana czy poprzedniego prezesa, że jeżeli przychodzi jakiś pracownik i informuje swojego przełożonego w sposób merytoryczny o ryzykach, bądź odmawia wykonania decyzji, co do której uważa, że tak jak pan uznał, jest niezgodna z prawem, czy nie tak powinien proces wyglądać, że taką osobę się później zwalnia, odsuwa i bierze się na to stanowisko kogoś, kto bez względu na wszystko zamknie oczy i wykona decyzję. To był standard, czy to są tylko te dwie sytuacje, o której tutaj słyszymy z panem, znaczy pan jest jedną z tych osób i prezes, który informując, że zadanie jest nie do wykonania, również, że tak powiem, stracił pracę. I przed polityczny nominant, który uznał, że to wykona, to zadanie dla innych niewykonalne. Tam pana ocenę, no bo pracował pan tam i dotknęła pana no to, ta sytuacja. No praktyka rynkowa, tak, taka jest. No. Tak działają instytucje publiczne. No.
Tak pan to oswoił, tak pan uważa. Znaczy, kluczowym elementem jest pytałam, czy to na poczcie był standard. I zaufanie do osoby, tak? Jakby i z punktu widzenia jakby tej lojalności i zaufania do osoby, no jakby jedna jest strona czysto prawna, tak? Czyli kodeksu pracy wykonywania w tym momencie jakby poleceń, tak? Wynikających w tym momencie z kodeksu to pracy. Rozumiem. Tak, a jest druga strona w tym momencie struktury organizacyjnej. Nie na wszystko jakby potrzeba, nie wiem, potwierdzenia i realizacji. Natomiast no, za nierealizowanie w tym momencie poleceń, tak, jakby swojego przełożonego, no, wiążą się jakby kwestie dyscyplinarne, tak? No i wystarczy popatrzeć na historię w tym momencie dyrektorów IT Poczty Polskiej i zobaczyć, jak długo dyrektorzy urzędowali, tak, jakby w tej instytucji, czy też w innych jednostkach, tak, jakby Poczty Polskiej. A proszę tylko dopowiedzieć nam jeszcze, co pan robił od tego 28 kwietnia, kiedy to nie wykonał pan polecenia swojego przełożonego. Do momentu, aż została z panem rozwiązana umowa za porozumieniem stron. Przez te wszystkie miesiące, co pan robił w pracy, jeśli miał pan zakaz wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia? Znaczy, nie miałem zakazu konkurencji tak szeroko pojętego, tak? Więc z jednej strony, no jakby nie realizowałem czynności, tak? Czyli co pan robił w pracy dla poczty? Miał pan umowę i nie realizował pan czynności? Nie, ja miałem tylko konieczność wezwania się tam chyba w przeciągu 4 godzin w tym momencie, jeżeli mnie wezwą do budynku poczty, tak? A wezwali pana? No tak. Przez te kilka miesięcy? Tak. Ile razy? No przynajmniej chyba tam raz byłem wezwany. Natomiast no, miałem obowiązek też jakby odpowiadać na telefony, więc jeżeli ktoś do mnie zadzwonił, no to też jakby... Nie, to musiałem rozumiem. Jakby... Ale miał pan zawartą umowę, pobierał pan wynagrodzenie przez te kilka miesięcy? Tak. I zabronił ktoś pana wykonywania czynności, które wynikały z tej umowy? Tak. Czyli pan sobie po prostu siedział w domu, brał przez kilka miesięcy wynagrodzenie. Znaczy doprowadził ktoś do tego, rozumiem, no bo to nie była pana decyzja, więc to nie jest żadne tutaj oskarżenie z mojej strony, próbuję zrozumieć. Ktoś pana odsunął od wykonywania obowiązków, pozostawał pan w stosunku pracy, pobierał wynagrodzenie na zasadzie masz być pod telefonem, jak będziemy chcieli, to masz odbierać, tak wprost mówiąc. No, taka była praktyka przyjęta, nie byłem jedynym przypadkiem, któremu zaproponowano w tym momencie jakby taką formę, tak? Czy taka była praktyka na poczcie, że ktoś no, nie... Od momentu, jak przyszedł dyrektor Makuch, w ten sposób żegnano się z pracownikami. Czyli odstawiano, no bo zgodnie w tym momencie jakby z kodeksem pracy, no to powinny być poinformowane związki i to dalej osoba w tym momencie jakby pełni tą funkcję. Nie jest tak łatwo w tym momencie jakby odwołać dyrektora zgodnie z procedurami Poczty Polskiej. Natomiast no, jest to jakiś wytrych, tak, jakby w kodeksie pracy, który umożliwia na to, żeby w tym momencie daną osobę no, w trybie natychmiastowym w tym momencie jakby no, pozbawić w tym momencie jakby no, danego stanowiska, tak?